Ale po co? Bo mamy legendarny Star Drop za darmo. Pau, 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 widzowie, lecimy, nowy zadymiarz. Oj, widzowie, mam nadzieję, że już polubiliście kła, czy jakkolwiek tego zadymiarza się odmienia. Dzisiaj bowiem będę musiał zakupić kolejną rzecz. Kolejne 6 dych pójdzie w piach. Ale czy aby na pewno w piach? Popatrzcie, 170 klejnotów i 6000 monet, a to wszystko po to, żeby tego oto kolegę hiper doładować. Nie wiem, czy akurat chcę go hiper doładowywać, ale kupić gwiezdną moc, czy kolejne wyposażenie, czy nawet, słuchajcie, kureczkę, to tak, to już to chcę. Dodatkowo dzisiaj, słuchajcie, odbierzemy sobie od niego na pewno 1000 monet, a dzięki waszym komentarzom wiem, którą gwiezdną moc wybrać, wiem, które wyposażenie następne wybrać. I popatrzcie, póki co mamy sporo zadymiarzy, którzy mają więcej pucharków, ale naprawdę kieł jest mega blisko, żeby przebić u mnie Sandy czy Kruka, czyli legendy. A dodatkowo w tym odcinku będę chciał zrobić jedną rzecz, a mianowicie porównać go do kilku bliźniaczych brawlerów, żeby dać wam odpowiedź, czy warto go kupować i warto go wybierać na drodze sławy, czy jakkolwiek to się nazywa, rozumiecie, na tej drodze star. Bo przecież takiego gościa można chociażby tutaj wybrać i dzisiaj dam wam tą odpowiedź. Natomiast dzisiaj także z pakietu promocyjnego Melody odbierzemy sobie 80 klejnotów. Tak jak mówiłem, kupimy to, nie ma nic za darmo. Najpierw musimy pokazać tych oto gości, a tutaj widzę, że brawlerzy są nawet przyjemni pode mnie. Tam jest przykładowo Brock i powiecie, że co? Przecież Brock to rozwali kła, tak? O, na S się totalny. Tak, ale jeżeli ja bym się skampił jakoś pięknie w krzakach, to nawet może do mnie nie podejść. Oczywiście na to bym liczył, co nie? Dobra, zaczynamy sobie tutaj właśnie od kostek i jest tutaj, słuchajcie, Brock, jest tutaj Pam, więc można by się, słuchajcie, troszeczkę z nimi pokłócić. Wiadomo, 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 wiadomo. Dobra, walniemy tak. Teraz, słuchajcie, robię popcorn i ten popcorn może go obić i obił go grubo. Zabrał mu ponad połowę życia, ale nie będę się z nim teraz, słuchajcie, klepał. Ten popcorn po prostu sprawił, że mam mniejszy problem z tym ziomalem i to jest super, a dzięki temu mogę w końcu porobić więcej kostek. Ja przypominam, muszę wygrać, żeby kupić kolejne rzeczy, żeby oczywiście, no, jakby nie patrzeć, to zebrać to, co mi się należy, czyli na przykład te klejnoty od Melody i będę chciał, słuchajcie, oczywiście to zrobić, co nie? Dobra, mamy, słuchajcie, tutaj dużo kostek i to mi się bardzo podoba. Tutaj gość oczywiście będzie mnie coś tam prowokował, coś tam ten tego. Tu jest jeszcze Broczek do tego wszystkiego, ale patrzcie, jaką ja mam taktykę. Ja sobie tutaj chilluję bombę. A nie chilluję sobie jednak bomby, bo tutaj są, słuchajcie, kubiki, które są dla mnie. Ajajajajajajaj, co tu się robi? Patrzcie, tu jest naprawdę, słuchajcie, dużo tych ziomali. Tutaj, słuchajcie, z Dynamike, który oczywiście nie będzie chciał mi za bardzo pomóc, więc ja, słuchajcie, bym tam porzucał. A chciałem sobie narobić ulta, ale patrzcie, to będzie moja taktyka. Oni kompletnie nie wiedzą, że ja tu jestem. Taki ziomal. On kompletnie o niczym nie wie. O, już wie! O, już wie! O, wow! No to zaskoczyłeś mnie, wariacie. Powiem szczerze, zaskoczyłeś mnie dość mocno, więc ja się cofam. Ja się cofam. Nie będę się w ogóle z tobą tutaj bujał, no nie? Jak wy się będziecie klepać, to wtedy ja mogę podlecieć po prostu i wtedy wam poprzeszkadzać, co nie? Dobra, dawaj, 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 bo ty to i tak nie masz za bardzo ucieczki. Okej. Ciężka giereczka nam się tutaj, słuchajcie, trafia. Ewidentnie nam się, słuchajcie, ciężka giereczka trafia. Dobra, taki Dynamike ma tutaj lipę. Okej, ja też nie mam wcale najciekawszej sytuacji, więc oczywiście wracam się tutaj. Dobra, 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 dobra. Dynamike sobie tutaj pada. I teraz pał, i teraz pał, i teraz pał, i teraz ultem! Nie no, wy se chyba jaja robicie, ale ta giereczka była mega dobra. I oczywiście mógłbym ją wyciąć, ale po co? Bo mamy legendarny Star Drop za darmo. Widzowie, nie przedłużamy i lecimy, ale przypominam, na lato kup sobie taką kozacką koszuleczkę na www.abraety. Jest to pierwsza, linijka w opisie każdego filmu. Przypominam, że wszystkie zamówienia wychodzą już w szybciej niż jedną dobę, a jako gratisy dorzucamy czy zdjęcie z autografem, czy nawet dwie naklejeczki, także jako gratisy. Czarna koszuleczka? Może taka niebieska? www.abraety. To jest idealny przykład na to, że nie warto było tego wycinać. Idealny przykład. Chciałem powiedzieć, że my potrzebujemy czegoś, co ulepszy nam tego kła, bo inni mają więcej siły, mają hiper doładowanie, a my na nim jeszcze nie. Natomiast legenda, legenda jest za mocna. Błagam, błagam, daj mi kredyty. Albo, ha, nowego zadymiarza. Pał, 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 widzowie, lecimy. I co tu jest? Tu będzie nowy zadymiarz? Nowe przebranie. Naprawdę. No dobra, pokaż mi go, pokaż mi go. Mroczny klaun Sam. Wygląda świetnie, ale jak na legendarny Star Drop, tu mogły być monety, punkty mocy, czy cokolwiek innego. Uwaga, tam mogło być hiper doładowanie.
Na przykład do Kua albo Gadżet. Czy jakaś inna gwiezdna moc. Natomiast zaraz Kieł przegoni w pucharkach Kruka. W tym momencie mamy do odebrania 1000 monet, które oczywiście za pół sekundy wydam. Tak jak mówiłem, odbieramy sobie klejnoty, jest ich 80, więc całkiem fajnie, słuchajcie, bo powiecie, że no to nie jakoś dużo, ale wiecie, to już robi różnicę. Za 80 klejnotów da się coś kupić. Na przykład, słuchajcie, da się kupić taką ofertę. Jej teraz kupować nie będę, bo zaraz kupimy sobie to. Ale nie zmienia to faktu, że w tym momencie kupimy gwiezdną moc, która raczej sprawiłaby, że przed chwilą tą gierkę, którą przegrałem, to pewnie bym wygrał. Dlaczego? Ona co 3 sekundy zmniejsza otrzymywane obrażenia o 600. To jest mega dużo. Maksymalna redukcja obrażeń może wynieść 90%. Że wiadomo, jak mam 0 życia, to nagle jakby ona nie pomoże mi aż tak bardzo. Ale ja tam nie miałem 0 życia, tylko miałem go jeszcze całkiem sporo. Więc uwaga, jeszcze w razie co druga gwiezdna moc, raźne kopniaki. Gdy Kieł pokona zadymiarza super atakiem, a ja ultów używam stosunkowo rzadko, otrzymuje błyskawicze doładowanie, dzięki któremu może wykonać kolejny super atak. To ja wolę to. Boskie zelówki. 2000 monet. Słuchajcie, no kurde, czy ja chcę tracić aż 2000 monet na to? Oj, zdecydowanie, jeżeli to ma mi dać więcej życia? Wiadomo. Więc tak, jeszcze dzisiaj musimy odhaczyć skin, musimy sobie to dokupić, więc nie wyłączaj tego filmu, bo będzie się działo. Ajajajajaj. Jedną giereczkę dzisiaj przegraliśmy, ale oby to była ostatnia przegrana. Słuchajcie, i tak byłem zadowolony, dlatego że poziom rozgrywki był tam bardzo wysoki. Tutaj popatrzcie, co się dzieje. Nagle mamy gwiezdną moc i ona sprawia, że teraz będziemy właśnie otrzymywać mniej obrażeń. Czy to nie brzmi jak... jak przepis na sukces? Trochę tak to, słuchajcie, brzmi, powiem szczerze. I mam nadzieję, że to będzie przepis na sukces, bo wcale nie musi tak być. Ale słuchajcie, oby. Tu, słuchajcie, jest Bell, wiem. Ale nawet nie chcę się z tobą teraz tłuc, bo ja zaraz tam podejdę i cię po prostu rozwalę. Pau! Dobrze oddało, dobrze. Jestem spowolniony teraz, wiadomo, okej. Tu, słuchajcie, jeszcze do tego wszystkiego jest Stew. Ale raczej nim się na razie, słuchajcie, przejmować nie będziemy. Tutaj on oczywiście znowu uderzy, spoko, tu jest jeszcze Lola, więc na nią to akurat bym mógł trochę pouważać, ale dobra, zrobię sobie kolejnego kubika. Teraz sobie podchodzę tutaj. Tu jest Lola, która będzie mnie też biała. Wiecie, ja muszę uważać i na jednego, i na drugiego tutaj typeczka. Wiadomo, o co tutaj chodzi, więc sobie podejdę tak, żeby klepać się, słuchajcie, z jednym, a nie z pięcioma naraz, co nie? Droga pani Lolo, ja sobie teraz oczywiście narobię trochę życia. Wiadomo. I teraz pał! Dobrze. Mam w razie co ulta, mam w razie co popcorn. A se rzucę popcorn, bo on może go obić. A, troszeczkę uciekł. Troszeczkę za bardzo uciekł, słuchajcie. Więc no niestety nie tym razem, ale mamy już, słuchajcie, 10 kubów. Mając 10 kubów, to ja, słuchajcie, jestem naprawdę więcej niż zadowolony. I teraz pół! Nie! Czemu zatrzymało mi ulta? O kurde! Ale ja miałem super fajnie przygotowanego ulta. Przysięgam, ale dziwne to było. Dobra, słuchajcie, to w takim razie trzeba będzie pouderzać tego Stew w taki sposób, żeby sobie tego ulcika narobić. Dobra. Uciekam, bo on mnie tutaj będzie obijał tylko, no nie? To po co mi, słuchajcie, takie obijanie? To ja sobie teraz, wiecie, zwiększę ilość życia i wtedy dopiero... Dobra, rzucę mu w ogóle popcorn, słuchajcie. Okej, teraz ten popcorn go oczywiście też obije. Dobra. Oj! Bardzo dobrze on gra tym Stew, albo mi się tylko, słuchajcie, wydaje. I teraz, słuchajcie, kolejny popcorn, który go obija. Dobra. Okej. Dobra. Nie wierzę. Patrzcie, co zrobił ten koleś. No i widzicie, powinienem to wyciąć, czy nie? Legendarny Stardrop pokazał, że raczej nie. Ja w tym momencie, słuchajcie, nie wycinam tego. Trudno, ale to, co teraz mogę zrobić, to zakupić tą ofertę. Bo ona by mi mogła już zagwarantować wygraną. 6000 monet. No, to wystarczy na całkiem sporo zabawy, serio. 170 klejnotów, w sumie też. Tych klejnotów mamy teraz dużo. O, codzienne prezenty. A daj te 15. Daj, bo teraz idę wygrać. Teraz, słuchajcie, idę wygrać. Teraz już na pewno tego nie przegram. Ze stosunkowo jednego prostego powodu, którym, słuchajcie, jest to, że ulepszamy tego kolesia. Jak ja go teraz ulepszę, a po następnej gierce jeszcze zrobię, słuchajcie, wyposażenie, no to wiecie, o co chodzi. On już wtedy będzie prawie, że niezniszczalny. Tak więc na moc i tak dużo dała, muszę przyznać. Natomiast teraz popatrzcie, co się teraz dzieje. On ma 8200 życia. I jeden kopniak daje 2600 obrażeń. Wow. Stać mnie w tym momencie i na to, żeby kupić wyposażenie, i na to, żeby zwiększyć mu moc
i będzie miał 8500 życia. I to się stanie zaraz. No dobra, tutaj akurat może być trochę ciężko. Słuchajcie, inny tryb i dodatkowo wiadomo, ja nie mam gdzie się kompletnie tutaj chować, więc to będzie ciężka giereczka, ale ja sobie zacznę przede wszystkim od kubików. Te kuby mogą zrobić dobrą robotę. Następnie schowałbym się najchętniej, słuchajcie, w jakichś krzakach, tak jak tutaj Piper na przykład jest, co nie? I tu bym sobie czekał, słuchajcie, w tych krzakach. Wydaje mi się, że to jest w ogóle najlepsza opcja, żeby oni po prostu o mnie nie wiedzieli i wtedy ja sobie podchodzę, patrzy, patrzy, oni się tu będą klepać, może Piper na przykład mu przywali? Nie? To w takim razie ja ci przywalę, wariacie. Dawaj go tutaj, dawaj go, let's go. Okej, mam tutaj mega mało życia, ale jeszcze żyję i to jest najważniejsze dla mnie w tym momencie. Teraz zrobię sobie, słuchajcie, kolejną kosteczkę. No i dobra, i szukamy kolejnych ludzi, co? Dawajcie, w ogóle tych zadymiarzy zostało mega mało. Tu na przykład jest Piper, ja bym ją, słuchajcie, naklepał kompletnie, tylko żeby ona weszła tu na przykład do środka, słuchajcie. I ona już sobie tutaj kampi. I teraz pał! I pał! Nie mogła tego przewidzieć, przepraszam! Nie mogła kompletnie tego przewidzieć. Ja z 12 pucharkami to nawet, słuchajcie, już nie chcę się klepać z innym typem. Ja sobie po prostu wychodzę i... O, i wygrałem, bo trochę się przestraszyłem. W sumie mogłem ją naklepać, ale trudno. Uwaga, wbiliśmy właśnie równą 15 klasę, 300 pucharków. I co nam to daje? Daje to nam nagrodę w postaci Star Dropa. Dostaliśmy legendę za darmo dzisiaj, więc... A wiecie, ja może i mam bluzkę Abratym i w ogóle wpadajcie, zamawiajcie www.abraety, ale nie wiem, czy ona da aż tyle szczęścia, żeby był drugi legendarny za darmo. To już jest za duża przesada. W ogóle pytanie do was, może wy to wiecie, jaki jest procent szans na to, że z takiego zwykłego, rzadkiego Star Dropa zrobi się mityk czy legenda? To jest bardziej, że nie wiem, 2% szans, czy... Mniej. Nie wiem, naprawdę ciekawe. Tak czy inaczej, Kieł, uwaga, zaraz będzie miał też więcej pucharków niż Hank i będzie w naszym top, no takie 7, prawda? Bo Doga też będzie mógł przeskoczyć, ale ja teraz mogę albo go wymaksować, albo kupić wyposażenie. I teraz tak, mamy dobry gadżet, popcorn, fu, który jest nawet okej. Okay. Mamy gwiezdną moc, która już wiemy, że jest nawet okej. Okay. Mamy wyposażenie serducho i pisaliście, że ono w końcu, przynajmniej dla Kła, jest całkiem okej. Okay. Natomiast na koniec, ja bym wziął tarczę, ale wy mi pisaliście, że koniecznie jakby tarcza odpada. To nie jest ten brawler. Muszę wziąć obrażenia. I chyba nigdy jeszcze w życiu w Brawl Stars nie wybrałem tego właśnie jakby wyposażenia obrażenia. Serio, chyba nigdy go nie wybrałem, więc jestem ciekaw, czy naprawdę warto. Tutaj jest, że zadawane obrażenia będą o 15% większe, gdy liczba punktów życia zadymiarza spadnie poniżej 50%. I jakby... Czy moje życie, jeżeli spadnie, to wtedy ja zadaję więcej? Czy jak już gość jest na wykończeniu? Nie wiem, ale pisaliście, że mam to wziąć? Kurde, trochę się cykam. No ale ufam wam, no wy wiecie lepiej. Biorę to, słuchajcie, biorę i błagam, obym się nie przejechał na tym. A w następnej kolejności wymaksujemy go i oczywiście... kupujemy skina. Tarcie solo! No dobra, Ems akurat to jest brawler, na którego trzeba uważać. Stew... też już wiemy, że tak, bo już nas rozwalił dzisiaj, no nie? Oczywiście, zaczynamy sobie od kostek, wiemy, znamy to dobrze. Mam nadzieję tylko, że tutaj nikogo w tych krzakach nie ma, bo nie chciałbym, słuchajcie, teraz się z jakimś dziadem tutaj klepać, ale chyba nie było, więc tyle dobrego. Lecimy oczywiście po kolejne kosteczki, słuchajcie, im więcej tych kostek, tym wiadomo, że lepiej. Już zabieramy, słuchajcie, 3100, a w tym momencie, słuchajcie, już to będzie więcej, bo 3400 prawie, że. No to w tym momencie z 3500, ej, kurde, ja nie wiem, co oni robią, słuchajcie, że nie zbierają tych kostek, ale mi to nawet odpowiada, patrzcie, ja całą mapę se, kurde, pozbieram zaraz. O, teraz rozwalam już na 2 ciosy. No to jest fajne, to jest, słuchajcie, całkiem grube. Dobra, dawaj, kolejne. Okej, 7, słuchajcie, mamy. Tutaj jest w ogóle, słuchajcie, Spike, tutaj się w ogóle, o, no i dużo was się tutaj klepie, no to co, ja zabieram, słuchajcie, jednemu, zabieram drugiemu, teraz robię sobie popcorn fu i sobie, słuchajcie, oram. I patrzcie to, oni se klepali się o te kuby, a ja se wjechałem jak szef i zabrałem im wszystko. No nie, no to było strasznie wredne, przyznam, to było strasznie wredne. No ale takie życie, takie życie. No sorry, dobra, dawaj go. Dawaj tą nitę tutaj. Okej. Tego twojego misiaka też bym rozwalił, powiem szczerze, bo on mi trochę mi tutaj poprzeszkadzał. Dobra, regenerujemy się, mamy też tą gwiezdną moc, więc już jest coraz lepiej. No tarcza by się przydała o tyle, że teraz miałbym 900 życia więcej, prawda? No wiadomo, że to by się przydało. Dobra, tutaj, słuchajcie, jest na dole gość. I co, będziemy się klepać? Aha, bo wy tak się klepiecie. O wow, co się to... Dobra, ej, dawaj go popcorn. Oj, o popcorn, tak! Rozwaliłem typa popcornem. Piękne to było! O, wow! No to popcorn ewidentnie teraz oddał. Ty teraz, no niestety nie masz już ucieczki, nie? No nie, dobra, sorry, że jakby to nie ma szans. Teraz, słuchajcie, popcornik tutaj wlatuje. Ten griff dostał, troszeczkę dostał, jakby nie popatrzeć na to. Dobra, czy ty będziesz uciekał... O, stary! No masz lipę tutaj, no nie? Dobra, ja tutaj bym na ciebie poczekał. Okej, udaję awka, dobra, pół! I teraz kopniakiem, let's go! No,
tak, ale mam wrażenie, że mogę się mylić, ale te obrażenia, które kupiłem, to chyba jest jakaś rewelacja. One po prostu zrobiły dobrą robotę. Tu zaraz też w ogóle będzie Star Drop, słuchajcie. A pokaż misję, nie mogę ich odświeżyć. Wiemy już, że ciężkim kawałkiem chleb jest zbieranie klejnotów, kiedy bierzesz postać na blisko. Natomiast czy teraz ten kieł odda i czy jakby mimo wszystko on sobie poradzi? No, przekonajmy się, słuchajcie, o tym. Tutaj chłopaki są na środku. Już widzę, że zaczęli robić dobrą robotę. Ja, słuchajcie, tutaj podchodzę od tyłu. No i teraz koleś ma... No właśnie. I teraz, słuchajcie, ich tutaj totalnie wyjaśniliśmy. Dobra, tutaj, słuchajcie. O kurde, dawaj go, dawaj. O, rozwalę go, ale zginę. Ale przynajmniej go wyjaśniliśmy. Moi ludzie mają klejnoty, a ich nie mają, więc jakby... Aha, dobra, już teraz mają, ale still, całkiem spoko. O, teraz już nie mamy klejnot. O, wow. Coś to odwalił, chłopie, coś to odwalił. No teraz ten Steel będzie uciekał z tymi klejnotami, no nie wierzę. Dobra, tego misiaka tutaj rozwalamy, dawaj go. I teraz dojeżdżamy go tutaj. Okej, zbieram i słuchajcie, uciekam. Zostawiam popcorn za sobą, żeby on tutaj nie za bardzo chciał podejść. Mam, słuchajcie, 5 klejnotów i teraz moim zadaniem jest raczej ich pilnować, aniżeli, słuchajcie, zaraz znowu zginąć, co nie? Dobra, rozwalamy go. Mam 8 klejnotów, nie, jestem jedynym ziomkiem teraz z klejnotami, więc jakby wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, rzucam tutaj popcorn, może popcorn go rozwali? Ty! 200 HP mu zostało, więc coś tam zrobił ten popcorn, jakby nie popatrzeć, no. Dobra, tutaj słuchajcie, jest Stew. Dobra, rozwalamy go. Okej, uciekam, bo mam 9 klejnotów. Jeszcze jeden, słuchajcie, i to będę wygrywał praktycznie, że co? Więc wiadomo. Dobra, robimy. Dobra, uciekam. Robię popcorn, żeby sobie uciec. Mam 10. Tylko i wyłącznie ja. Wystarczy, że teraz, słuchajcie, przeżyję. Więc oczywiście uciekam sobie tutaj. Oni pewnie nawet nie wiedzą, w którym miejscu dokładnie stoję. Więc jakby na to liczę, że nie będą wiedzieli do końca, prawda? Kampię sobie tutaj i oni mogą mnie szukać wszędzie, słuchajcie. Oni na przykład tu szukają, nie? Dobra, wariacie, ja sobie uciekam z tym twoim bajem jajem. I chyba mamy tak naprawdę odpowiedź. Bo zastanawiałem się, czy taki kieł tutaj w ogóle sobie poradzi. No to, słuchajcie, odpowiedzią jest to. No, poradził sobie rewelacyjnie. To jak daleko brakuje nam, słuchajcie, do doga? O, wow, 13 pucharków, a ja byłem taki zakochany w tym dogu. Znaczy, jestem dalej. Ale na takiej zadymce też zobaczmy, bo na przykład dog na zadymkę, kurde, rewelacja, prawda? Rewelacją jest, słuchajcie, dog na zadymkę. Okej, tutaj mamy gościa, który awczy. Okej, dobra, rzucam, słuchajcie, popcorn. Rzucam popcorn i teraz, słuchajcie, oj, ten popcorn dużo dał! Ale on dał! O, kurde, strasznie dobrze dał ten popcorn. Niezłe to było, niezłe. Dobra, teraz pany, wy będziecie się tutaj kampić, wiadomo. Znaczy ja się będę tutaj kampił. I teraz, słuchajcie, podchodzę i tutaj, słuchajcie, uderzam. Dobra, znowu popcornik, żeby tutaj troszeczkę wam poprzeszkadzać. Tego na przykład wyjaśnimy, tutaj powyjaśniamy, ja zginę. Okej, ale wy już ich dojedziecie bez problemu, wejdziesz z piłką do bramki. Koleś, piękne to było. Super to zagraliśmy moim zdaniem. Dobra, to co? Kampię pod kolejny, słuchajcie, popcorn chyba. No, uwaga. Dobra. I teraz popcornik, pał. I lecimy, słuchajcie. Mogę zginąć, ale co rozwalamy, to nasze. Rozwaliłem tego gościa. On jest największym zagrożeniem, więc jakby spoko. Dobra, teraz akurat, no, troszeczkę przegraliśmy, ale Max leci, słuchajcie, na super przyspieszeniu. No i mamy go. Znaczy ją w sumie, mamy ją. Dobra, okej, podchodzimy sobie tutaj na bliżej trochę. Tu, słuchajcie, jest koleś, wiem. Oj, niedobrze, cofam się. Zginę, jak tak dalej pójdzie. Dobra. Aj, musiałem zginąć, no niestety. Nie przekalkulowałem tego, że będą we dwóch mnie atakować w tak dziwny sposób, ale trudno. Dobra, oni mają tutaj piłę, więc ja jestem przygotowany, żeby w razie co wam trochę poprzeszkadzać tutaj, pany. Dobra, robię... O, skopniaczkiem, Jezus, skopniaczkiem co dał. O, chłopie, to było piękne akurat. Dobra, ty mi teraz pomagaj, stary. I lecimy do nich, lecimy, dobra. Ty ich tutaj wyzerujcie ich i ja wtedy wjeżdżam do bramy, no nie? Normalnie wjeżdżam wtedy jak szef do bramy. Dobra, atakujcie. O, dobra. Okej, wjeżdżam. Aaaa, liczyłem na to, że naprawdę, jakby serio liczyłem na to, że to się uda. No niestety, trzeba było to bardziej teamowo rozegrać, ale jakoś tak wierzyłem, że to będzie S, a się okazało, że może niekoniecznie. I tak macie piłkę z przodu, więc jesteście w stanie to utrzymać, zanim przyjdę? Pany, dawajcie. Ja wam to już pomagam, już oczywiście pomagam. Dobra, klepię wszystko. O, z ulcikiem, Jezus Maria. Każdego wyjaśniłem, jeszcze strzeliłem gola, Boże. Boże, jaki ty jesteś OP. Co jest z tym brawlerem? Mam o jeden pucharek mniej niż na dogu. No, tutaj będzie ciężko, słuchajcie. Mamy Kita, mamy Bula, mamy Ems. A na Ems akurat to w ogóle bym bardzo uważał. Lećmy na środek, słuchajcie. Zacznijmy sobie od w miarę jakichś sensownych, szybkich kostek. Tak mi się wydaje, że akurat na tym kle, czy jakkolwiek to odmieniać, to akurat kieł musi mieć dużo kostek. Serio, bo inaczej to będzie kaplica. Dobra, mamy dwie kostki. Tutaj, słuchajcie, widzę... O, tu jest nowa się Ems. I na nią to, słuchajcie,
słuchajcie, naprawdę bym uważał. Dobra, 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 skopmy sobie tutaj, wiadomo, wiadomo, wiadomo. Dobra, tutaj kopiemy sobie dalej. Pani droga Ems, no na razie to pani tutaj, nie wiem, co pani wyprawia, ale jakby dajmy sobie na razie święty spokój, bo widzę, że tutaj jest w ogóle więcej tych Ems, co nie? Dobra, 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 zgarniam to i słuchajcie, sobie spadam. Okej, okej, robię sobie tutaj tarczę. Wiadomo, 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 że tutaj, słuchajcie, gość. Wiadomo, dobra, 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 dobra. Mam go, rzucam popcorn, słuchajcie, rzucam popcorn, żeby mieć tutaj... O kurde, ty. Zero ma życia przeze mnie, tatara. Tatara ewidentnie przeze mnie ma zero życia. Mocne. Oj, strasznie mocne to było, słuchajcie. To było do zrobienia, słuchajcie, to było do zrobienia. Ja sobie na razie tutaj, słuchajcie, cofam się pod tą tarkę właśnie. Dobra, 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 dobra. O! No to było przepotężne, co teraz mi się udało zrobić. I mam, słuchajcie, starcie z Edgarem. Nie wiem, czy on wie, gdzie jestem, słuchajcie. Ale na razie wolę pochillować, bo ja wiem o jego pozycji, a on o mojej nie. Więc to, słuchajcie, jest dla mnie duży plus, naprawdę duży plus. Ha! Właśnie, taki plus. I mamy star dropika na koniec oraz, słuchajcie, 356 pucharków. Więc to już przebiło doga, a ja byłem dogiem zafascynowany. Jestem dalej.